co, kończymy maraton zwycięstwem 3-0 z Unii Opole. W pierwszym secie chyba trochę niepotrzebnego zamieszania. Tak, trochę niepotrzebnie, bo początek kontrolowałyśmy, później gdzieś tam się wdarło troszeczkę niedokładności w naszej grze, no i no dobrze, że tam ta końcówka po naszej stronie i no już później cały mecz pod większą kontrolą. Fajne jest to, że mamy okazję my z boku pooglądać nie tylko pierwszą szóstkę na boisku, ale Alessandro bardzo rotuje tym składem i daje wam wszystkim tak naprawdę się zaprezentować, ale to jest chyba też dobre dla was, dla waszego zdrowia. Tak, przede wszystkim dla naszego zdrowia, bo no jest to dużo spotkań na... Miałyśmy Chemik, miałyśmy Fenerbahce, miałyśmy takie mecze, które po prostu były też ciężkie, nie tylko fizycznie, ale też mentalnie, więc taki odpoczynek dla nas naprawdę, taka rotacja, która następuje, jest dla nas bardzo ważna. A oprócz tego, no jakby na tych treningach ciężko pracujemy i każda daje z siebie 100% i uważam, że każda powinna dostać szansę, żeby zagrać i żeby się czuła częścią tego zespołu, więc jakby ja jestem jak najbardziej za. Widać niesamowitą chemię, niesamowitą atmosferę między wami i tak naprawdę to widać i na rozgrzewce, i podczas meczu, i gdzieś tam w kuluarach. Jak się buduje taki zespół? Wiesz co, pracujemy chyba wszystkie na to, żeby tak to wyglądało. Tym młodszym pokazujemy, jak to powinno wyglądać, bo są wyrwane ze środowiska, w którym takiej atmosfery nie ma i musimy je tego nauczyć i cały czas są pchane przez nas, żeby się otworzyć, bo tylko taka otwartość daje progres, więc pilnujemy tego, żeby każda się otworzyła, poznajemy każda siebie, żeby później w takich sytuacjach nerwowych na meczu powiedzieć jedno słowo, które zamieni ten taki stres na coś pozytywnego, więc to jest praca każdego dnia, na treningu, poza. To nie jest takie łatwe, szczególnie w zespole kobiecym, więc myślę, że tutaj robimy pod tym kątem też bardzo dobrą pracę i niektórzy mówią, że to tak się spotkałam z takimi słowami, że to jest sztuczne, trochę tak pompowane, że na pewno u was jest taka atmosfera, ale mnie nie interesują zdania innych, bo po prostu my to czujemy i to, co inni mówią, to naprawdę jest nieistotne. Teraz, no trochę dzięki nieszczęściu Legionowi tak naprawdę, mamy chwilkę takiego oddechu, wy macie 2 dni wolnego, w końcu 2 dni, bo tego naprawdę dawno nie było. Jak ty wykorzystasz te 2 dni? Bo no mówię, ostatnio było tego mało i wpada taki jeden dzień, drugi dzień. Co się wtedy robi, żeby zresetować głowę? Teoretycznie powinnam dokonywać szeregu przedsięwzięć, czyli nadrabiać zaległości, które mam. Ale muszę odpocząć, bo zaraz nas czeka kolejny maraton. Stuttgart i Fenerbahce. Jeszcze gdzieś tam po drodze Kalisz i no niestety to też są mecze, które będą obciążeniem jak nie fizycznym, to i też mentalnym, dlatego chcę się do tego dobrze przygotować, chcę mieć dużo energii, żeby przekazać ją reszcie. I a co będę robić? Jedna układanka mi się posypała, bo miałam robić coś innego, ale zaraz jako sprawny logistyk na pewno coś wymyślę. Więc na pewno odpocznę i wykorzystam te 2 dni 100%.